Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj odcinek warsztatowy, ale myślę, że ważny dla wielu pilotów, którzy wchodzą w świat FPV, a mianowicie jak uzyskać i zminimalizować masę kamery GoPro do absolutnego minimum, które jest użyteczne. Rozbierzemy kamerkę Hero 9. Tak samo rozbieramy dziesiątkę, jest to bliźniacze rozwiązanie, więc spokojnie można też adaptować i uzyskamy masę 31 gramów. Kamera duża, oryginalna, waży około 158, więc ta różnica w masie jest naprawdę potężna. Zastosujemy tutaj obudowę i BEC, czyli moduł zasilający firmy Nameless RC i docelowo ta kamera będzie latała na małym Cineupie, a mianowicie na Pavo 30 marki Beta FPV. W pierwszej kolejności to, co powinniśmy zrobić, to zaktualizować oprogramowanie. Można to zrobić z dwóch poziomów. Łatwiejszym poziomem zdecydowanie jest poprzez aplikację GoPro Quick, bo w tym momencie po sparowaniu aplikacja sama nam przypomina o tym, że jest dostępna aktualizacja. Można to oczywiście zrobić też manualnie. I zwykle oprogramowanie do kamery możesz znaleźć po wpisaniu w Google hasła GoPro Update. Po skopiowaniu folderu Update na kartę pamięci wkładamy ją do slotu kamery, włączamy i automatycznie proces jest prowadzony przez GoPro. Trwa to dość szybko, mniej więcej 2-3-4 minuty, na pewno nie dłużej, i mamy też komunikat o udanej instalacji. Następnym punktem jest instalacja programu GoPro Labs. Jest to program beta wynaleziony przez, czy opracowany i doskonalony przez społeczność GoPro, i ten program umożliwia nam komunikację z kamerą poprzez kod QR i zwykle komunikujemy się albo z ekranu smartfona poprzez aplikację do tego dedykowaną, lub też z ekranu naszego komputera stacjonarnego poprzez właśnie GoPro Labs. Jeżeli natomiast mamy stałe ustawienia, które chcemy wprowadzać, możemy sobie wydrukować kody QR i trzymać je bezpośrednio w etui kamery, wtedy nie trzeba za każdym razem sobie ustawiać i to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Następnie trzeba zgromadzić narzędzia, które będą nam potrzebne. To, co potrzebujemy, to komplet małych kluczy typu T, na pewno trójkę, czwórkę, piątkę, malutkie klucze imbusowe też, na przykład H1-3, krzyżaki, zwykłe krzyżaki, szlifierkę wielofunkcyjną lub nóż, to zależy, lub piłkę, szczypce, małą pensetę, odkurzacz byłby wskazany, dlatego że będziemy rozcinali obudowę, drukarkę 3D do rozgrzania obudowy, lutownicę potrzebujemy po to już, żeby rozwiązać zasilanie w samym kładzie. W pierwszej kolejności wyciągamy kartę pamięci, demontujemy drzwiczki i też akumulator, odkręcamy mocowania folding fingers, czyli te zaczepy do akcesoriów GoPro, a następnie umieszczamy kamerę na łożu drukarki 3D. Mniej więcej temperatura około 100 stopni Celsjusza, 20 minut wystarczą. Dzięki temu obudowa będzie bardzo plastyczna, dużo łatwiej będzie można ją przeciąć i otworzyć, natomiast jest jeszcze uszczelka z tyłu, która przechodzi dookoła wyświetlacza i ją też warto zdjąć przed samym rozcinaniem, dlatego że wiele śmieci i też niepotrzebnie będziemy tracili energię na rozcinanie elementu, które jesteśmy w stanie manualnie, ręcznie ściągnąć bezpośrednio przed przystąpieniem do rozcinania. Jeżeli chodzi o rozcinanie samej obudowy, tutaj właściwie niewiele możemy zniszczyć oprócz samego wyświetlacza tego z tyłu, więc to, na co należy zwrócić uwagę, żeby nie kierować ostrych przedmiotów i nie kierować siły właśnie w stronę wyświetlacza. Ja bym powiedział, że bardziej kierujemy siłę w stronę obudowy i środka kamery. Tam właściwie nie przetniemy nic, co jest istotne. Oczywiście, jeżeli przetniemy samą obudowę z tworzywa, to będzie się czuło ten metalowy impact, kontakt z metalem i to nam już da wyraźnie do zrozumienia, że kamera jest otwarta. No. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, rogi w pierwszej kolejności, a następnie proste. I ta powierzchnia, gdzie znajduje się sam przedział akumulatora, zostawiamy ją na końcu i tam delikatnie, stopniowo, bo tam mamy taki bolczyk metalowy, stopniowo pod kątem przecinamy z czuciem, aż ona ustąpi. Idzie to bardzo łatwo. Jeżeli mamy rozgrzaną obudowę, to naprawdę fajnie i przyjemnie się to rozcina, jeszcze ostre narzędzie. Trzeba uważać oczywiście na bezpieczeństwo tylko i na to, żeby nie zniszczyć ekranu. To wszystko. Za pierwszym razem może być trochę obaw, bo wiadomo, rozcinamy drogą kamerę, ale za którymś z kolei nie będzie żadnego wahania.
Już pod koniec samego rozcinania będziemy czuli wyraźnie, że wyświetlacz nam odchodzi od całości i trzeba delikatnie tylko mu pomóc, nie za mocno, żeby nie wyrywać wtyczek i nie uszkodzić taśm. Wyświetlacz ma dwie wtyczki, które łatwo wychodzą, możemy je oddzielić paznokciem, a możemy użyć narzędzia z tworzywa. Następna rzecz, którą trzeba zrobić, to jest odkręcenie trzech wkrętów mocujących. Przy demontażu komory akumulatora trzeba uważać na wtyczkę zasilającą, bo żeby jej nie uszkodzić, dlatego że możemy potrzebować zasilić GoPro z głównego źródła zasilania, czyli z akumulatora później. Ta wtyczka od razu nam wyjdzie. A tutaj zasilanie widać na dole. Tak. Wyszło. Teraz wykręcimy wkręty, które odpowiadają za mocowanie optyki do płyty głównej i do obudowy. Zwykły krzyżak. Tak jest lepiej, bo ten moduł się jeszcze trzyma dobrze i dopiero go wykręcimy. Dość głęboko. Kolejna jest tutaj w samym rogu, też bardzo głęboko. Teraz. Poszło. Ok, na tym etapie powinienem być już w stanie wyciągnąć tę część plastikową. Zobaczmy tylko, czy ona nie blokuje o jakąś taśmę. Tutaj blokuje. Czyli delikatnie w taką, lekko przechylone i w taką stronę. Tak jak teraz. Tutaj po zewnętrznej, przy samym sensorze, nie jest łatwo się tam dostać, bo jest bardzo głęboko i mało miejsca, ale już wyszła. Ona już mi tu praktycznie wyszła. Jest. Takie maleństwo. To jest ta taśma, która łączy i wtyczka, która łączy nam sensor z płytą główną. O tak, trzeba to wywinąć teraz. On jest tam bardzo głęboko. Ojojoj. Też jest głęboko i też ciężko tutaj z dostępem, ale poszło elegancko, bardzo ładnie. Ten wkręt, który utrzymuje już optykę, on jest magiczny, dlatego że on jest pod kątem. Mniej więcej to jest ten kąt. Hyden 3 pasuje, to nie jest jednak Torx. Tu jeszcze jest taka czarna w samym rogu, głęboko bardzo. Hyden 3. Bardzo głęboko. Poszło. Dlaczego to jest inny kolor? Nie wiem. I teraz mam wrażenie, że już moglibyśmy wyciągnąć optykę. Wypchnąć ją z drugiej strony. Zwróćcie uwagę, że zostawiłem te wkręty. To nic nie dało. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale chyba dobry, bo właśnie wypchnąłem całą optykę i to bardzo łatwo. I przy tym jest istotne też to, że nie zniszczyliśmy w ogóle tych mocowań obiektywu. To jest mega ważne. Teraz zabezpieczę soczewkę i to wszystko i przejdziemy do demontażu już płyty. Wszystkie poszły. Gra. Ta metalowa część trzymała się na tym. Teraz demontujemy GPS. Dobra, idziemy tu. Pierwsza poszła, jeszcze trzy. Tutaj trudność polega na tym, że kąt jest bardzo niekorzystny, żeby odkręcić ten GPS. Ja mam tutaj dłuższy taki wkrętak, ale mimo wszystko nie jest lekko. Jeden wkręt jest tak bardzo głęboko tutaj, może go cykniemy stąd. Tak. W tym miejscu w ogóle mi krzyżak nie siedział, musiałem wziąć płaski, taki cieniutki dosyć. I pod mocnym kątem delikatnie siły użyć, nie za mocno, żeby nie pękła mi płyta. Tu jest dramat. Dostęp do niektórych elementów jest pod kątem i naprawdę ciężki. Trzeba mieć dużo cierpliwości i spokoju, żeby się tutaj nie wkurzyć, bo ten kąt jest najmniej korzystny. Tu. Poszło. Ostatni wkręt jest tu. Też duży kąt bardzo. Może tak?
Poszło. Jest. I teraz już GPS jest praktycznie na wierzchu. Tu pozostaje nam jedno połączenie. To. Poszło. I w tym momencie GPS już powinien być uwolniony. Cały ten moduł. Jest. Spróbujemy teraz zdemontować port USB. Trzeba delikatnie wypchnąć. Poszło. Na tym etapie już dużo nie zostało. Tutaj mamy przycisk mode, czyli trybu. I to jest do niego taśma z wtyczką. Tak. A następnie mamy tutaj mikrofon. Tak. On jest tutaj przyklejony, ja go przed chwilą poluzowałem. Wygląda to jak magnesik mały. Dobra, wypiałem. Wygląda na to, że płyta już jest praktycznie bliska temu, żeby ją wyciągnąć. Delikatnie bardzo. Tu jest jeszcze jeden wkręt. I to jest ten wkręt w samym rogu przy slocie karty. Dopiero go widać po tym, jak się uniesie wtyczkę. On jest też mało dostępny, ale idzie. Mam wrażenie, że poszło. Tak. Mamy to. Płyta jest na wierzchu. Jest. Mamy już dostęp do dwóch głównych elementów, które nas interesowały, a mianowicie modułu optyki, a także do płyty głównej. Trzeci element, który możemy, nie musimy koniecznie wymontować, to jest ten wyświetlacz przedni i on wymaga demontażu tej metalowej płyty ochronnej, która jest na początku. To jest trochę kłopotliwe, dlatego że tam są takie plastikowe grzybki, takie wypustki z tworzywa, które są wtopione. Trzeba je ostrym narzędziem, na przykład skalpelem albo szczypcami ostrymi ściąć. I następnie mamy jeszcze tam jedną czy dwa wkręty. To widać je wyraźnie. A następnie wpychamy od strony zewnętrznej kamery te metalowe elementy do środka, oczywiście z czuciem, żeby tego wyświetlacza nie zniszczyć. Można go zamówić też na AliExpressie, jeżeli ci się zniszczy, nie ma tragedii. Później trzeba go podgrzać i bardzo delikatnie i sukcesywnie wyciągnąć. Najlepiej szczypcami, nie spieszyć się, jeszcze jakimś plastikowym przedmiotem. Jeżeli się dobrze podgrzeje tę część, gdzie jest zamontowany wyświetlacz przedni, to dość łatwo wychodzi. Na tym etapie już cały demontaż mamy za sobą, w tej chwili część przyjemniejsza, mianowicie będziemy montowali te elementy, które są nam niezbędne w obudowie Nameless RC. Na pierwszy ogień idzie optyka, tutaj bardzo ładnie wchodzi i trzy wkręty trzymają tą optykę. Ten dolny jest troszkę mniej dostępny, ale i tak nam idzie w miarę dobrze, trzeba lekko pod kątem tam dokręcać. Druga rzecz to jest wyświetlacz przedni, on ma taką fajną klapkę ochronną, która nam wchodzi na kliknięcie i też bardzo ładnie to pracuje, a następnie montujemy już płytę główną. W pierwszej fazie ją przykręcimy trzema krótkimi wkrętami, tutaj na dole trzeba pamiętać o tym, że te długie, one tych sześć długich służy nam do dokręcenia samej obudowy, tutaj stosujemy te krótsze. Kolejna czynność to jest wpięcie samego wyświetlacza do płyty głównej, a następnie już taśmy z wtyczkami do modułu zasilającego BEC. Tutaj fajna sprawa, dlatego że mamy elastyczne te połączenia, taśma jest elastyczna, nie tak jak było wcześniej w modelach dla szóstki czy ósemki. No i kolejna rzecz to jest wszystkie wtyczki i także wtyczka już, która idzie nam od optyki do płyty głównej. Wpinamy sobie krok po kroku. Nie zawsze to wchodzi idealnie na długość taśmy. Ta taśma może być lekko wygięta i nie zawsze na pełną długość wchodzi nam do wtyczki. Kolejna rzecz to jest podpięcie już zasilania pod moduł BEC. Następnie dokleimy sobie już BEC, tam jest kawałek taśmy samoprzylepnej. I mamy też takie prowadniczki z tworzywa, które umożliwiają nam właściwą lokalizację po bokach. Wpinamy wtyczkę, przenosimy kabel na drugą stronę, delikatnie patrzymy, czy nam wszystko dobrze pasuje i czy liniowo się układa, a następnie mamy sześć wkrętów, które będą nam mocowały całość obudowy.
Tutaj jedyna sprawa pozostaje taka, w jaki sposób będziemy zasilać, czy zastosujemy zasilanie z przewodu balansera i wtyku balansera, czy może z flight controllera, a może ze styków zasilających samego quada FPV. Wszystko zależy od nas. Ja zdecydowałem się zasilać ze styków właśnie zasilających z quada PAVO 30. Dokupię więcej tych wtyczek i przerobię wszystkie te małe sineupy właśnie na zasilanie Hero 9 i 10. Nie będę już stosował szóstki czy ósemki, tylko przeszedłem o ten stopień wyżej. Niestety te wtyczki nie są kompatybilne i to jest taka słabsza strona, bo jeżeli ktoś ma szóstkę, ósemkę, to powinien zdecydować się na zasilanie z gniazda balansera i zrobić sobie odpowiedni adapter do tego. I to jest całość, słuchajcie. Ta operacja cała wydaje się bardzo skomplikowana, ale jeżeli podchodzimy metodycznie, dobrze się przygotujemy i też jesteśmy mega cierpliwi, to pójdzie nam bardzo dobrze. Oczywiście ja to nagrywałem, więc mnie to zajęło mniej więcej 4 godziny, gdybym nie nagrywał tego procesu, to około 1,5 do 2 godzin. Narzędzia są kluczowe też, żeby nie szukać wkrętów, nie szukać tych bitów i też, żeby mieć czym przeciąć, rozciąć obudowę. To jest całość. Trzymam za Was kciuki, słuchajcie, myślę, że to będzie fajna sprawa, bo posiadanie tak lekkiej kamery, tej tak dobrej jakości kamery, tak lekkiej, na małym quadzie, który może latać koło ludzi, blisko przez pomieszczenia, to jest prawdziwe bogactwo. Także jeżeli opanujemy pilotaż i mamy właściwy sprzęt, to jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać fantastyczne rezultaty, czego Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Trzymajcie się, cześć!